że czasami siły wyższe mówią, trzeba walczyć z diabłem, trzeba pokonać strachy, obawy, niepewności, trzeba walczyć o swoje, realizację swoich marzeń, realizację swoich celów. Ale czasami ważne jest również to, aby zaufać jeszcze bardziej niż wcześniej. Bo jest wielu ludzi, którzy modlą się do Boga według swoich religii, ale uważam, że jest to najwyższa istota, do tej się modlą, tylko nazywają ją inaczej. Proszą i wierzą, gdy wszystko idzie tak, jak tego pragną. Gdy jednak zaczyna się coś blokować, to bardzo szybko bluźnią i wyrzucają siłą wyższym niepowodzenia. I to jest największy błąd, bo właśnie w takich momentach kryzysu kryją się największe szanse. Tak jak w historii, w każdych momentach kryzysu można było poddać się tej energii, stracić nadzieję, stracić wiarę, stracić siebie, a można było wykorzystać ten kryzys jako szansę dla siebie, szansę do wzrostu, szansę do tego, by osiągnąć wiele więcej niż wcześniej było na naszej liście marzeń i pragnień. Pamiętaj, w każdym kryzysie kryją się ogromne szanse. W każdym Twoim życiowym kryzysie, w każdej ciemności jest jakaś pozytywna strona. Od dzisiaj szukaj światła w ciemności. W ciemności dookoła, która teraz tak króluje, również kryją się szanse. Ogromne szanse na nowe zawody, nowe drogi, wyzwania. Aktywuj swoją kreatywność. Dzisiejszym przesłaniem naszej 159. ceremonii dosłownie jest: czy jeszcze strach rządzi Twoim życiem? Czy jeszcze strach blokuje Twoją kreatywność? Czy jeszcze strach włada Tobą? Czy w jakiejkolwiek dziedzinie Twojego życia strach blokuje Twoją kreatywność? Zastanów się bardzo głęboko, bo coś się nie udało i od razu pojawia się zwątpienie w siebie, w energie wyższe, zwątpienie w ten świat i wszechświat. Strach, że będzie jeszcze gorzej. A może, gdy obserwujesz to wszystko dookoła, to nagle pojawia się strach przed przyszłością, strach przed różnymi blokadami w świecie materii. Jeżeli jest w Tobie jeszcze strach, który blokuje Twoją kreatywność, to dzisiejsze spotkanie jest taką kropką nad i. Pokonaj strach poprzez zaufanie. Zaufanie w siły wyższe. Gdy będziesz ufać, bezgranicznie ufać, bez względu na to, czy jest Ci w życiu dobrze, czy w tym momencie jest Ci źle, że siły wyższe poprowadzą Cię właściwą drogą Twojego powołania, realizacji Twojej misji tutaj na ziemi, to tak będzie.